Dzień dobry Państwu. Pierwszy na Opolszczyźnie konkurs zorganizowany przez Opolankę Architekta Imprez i Czas na Opole, w którym można było wygrać imprezę weselną jest już rozstrzygnięty. Zgłoszeń było bardzo wiele. Na podstawie wstępnych eliminacji wyłonionych zostało pięć par, które wystartowały w tym konkursie. Miały różnego rodzaju zadania do wykonania, różne konkurencje, a później to na podstawie Państwa głosów, bo to Państwo głosowaliście, wyłoniliśmy zwycięzcę. I ci zwycięzcy, ta zwycięska para są Dzisiaj tutaj ze mną to para numer dwa, Damian i Martyna. Witam Was serdecznie. Cześć. Cześć. Cieszycie się? No no, pewnie. No, pewnie. Ale było dużo perypetii i o tym dzisiaj możemy porozmawiać. Po pierwsze, był taki moment, w którym chcieliście się wycofać i to na samym początku. Jak to było? <laughs> no, to chyba był strach troszeczkę przed nieznanym, bo faktycznie. Lubimy się porować na różne przygody, i nie spodziewaliśmy, że aż dołączymy do takiej dużej przygody, będzie to na pewno pamiątka naszego życia. Z początku było tak, że po prostu. Przeraziło nas jednak kwestia chyba kamer, oświetleń i... Tak, tak. Moment jak przyjechaliśmy i zobaczyliśmy całość, nie? Tak. Te kamery, to oświetlenie, i zdaliśmy sobie sprawę wtedy, że aha, będziemy w świetle reflektorów, to do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Oj, nie. Dobrze. Czy był taki moment, w którym obawialiście się, że jakaś para jednak ma większe szanse? Bo ludzie byli naprawdę fantastyczni. Pozdrawiamy zresztą wszystkie e, pary, które odpadły, e, bo wszyscy byliście fantastyczni. E, czy był taki moment też zwątpienia, że może się to nie uda? E, oczywiście, że tak. Do samego końca mieliśmy bardzo różne emocje i przemyślenia, <śmian> czy to wszystko pójdzie dobrze, czy nam się uda, czy nie uda. Tak, śledziliśmy nawet... rankingi, cały czas zastanawialiśmy czy nasza pozycja druga, bo w sumie cały czas byliśmy chyba drudzy w rankingach, nie? No, przeważnie. Tak. I na samym końcu zastanawialiśmy się, czy zostaniemy drudzy, czy jednak uda się pociągnąć do góry i właśnie zrobić ten kolejny krok, no i udało się na szczęście. I tu chyba był taki przełom, który nastąpił. Drodzy państwo, wyobraźcie sobie w sanatorium, do którego pojechali rodzice Damiana tak. i tam odbyła się wielka agitacja. Opowiedz o tej akcji, bo my ją znamy kuluarowo, ale Yesne. ona była naprawdę z fantazją śmieszna i tu pozdrawiamy rodziców Damiana. Tak, tak. Um, tak jak wspomniałaś, akurat byli w sanatorium. No wiadomo, akcja wielka, promocyjna, no bo każdy głos się liczył, jak było widać. E, przecież tam pojedyncze głosy wpływały na to, czy ktoś przechodzi dalej, czy nie, więc moi rodzice dawali z siebie wszystko, zresztą tak jak rodzice Martyny i w sumie wszyscy nasi bliscy. Ale akurat moi rodzice będąc w sanatorium wymyślili, że będą chodzić um, do osób, które tam poznali, prosili ich po prostu też o to, że syn razem z przyszłą synową startują w takim konkursie. No i prosili o głosy. Chodzili również z pudełkiem, z krówkami tak, w ramach podziękowania. Mieli spisane całe wszystkie pokoje w sanatorium i odkreślali, w którym pokoju byli, a w którym nie, żeby przypadkiem kogoś jeszcze nie ominąć. Tak, także szeroko zakrojona akcja agitacyjna w podziękowaniu krówki, wielki uśmiech. Wszyscy sanatoriusze, którzy akurat byli tam, bardzo też żyli. No, żyli całą akcją i dopytywali wielokrotnie moich rodziców, czy już wiadomo, jak to wyniki, czy jak tam syn, czy, czy przeszli dalej, czy się udało, czy nie, także naprawdę temat był dojrzywy. No jak wśród Waszych znajomych, jak to zostało dobrane, czy też Wam kibicowali, też Was wspierali, czy później była jakaś wielka biba, że no to teraz możemy uczcić, że już jesteśmy tymi zwycięzcami? i tak, tak. Znajomi nas cały czas wspierali, bardzo się angażowali, gdzie tylko chcieli, to mogli po prostu pomagać, i też rozsyłali po swoich rodzinach, dalszych znajomych, też do różnych innych placówek medycznych, nawet tak samo. Po prostu, gdzie się tylko dało, to było wszystko rozsyłane. A, A świętowaliśmy, w, świętowaliśmy wspólnie na wakacjach? Tak, bo oczywiście wyniki dostaliśmy. W dniu naszego wyjazdu na wakacje, tak. więc w trakcie akurat... zakupów spożywczych. Tak, nie? podjechaliśmy pod, na, pod zakupy, żeby zrobić właśnie na wyjazd, dostaliśmy telefon z wynikami i po prostu na parkingu mój, moje, moje szczęście i. Tak, było widoczne <grym> ten krzyk, ten pisk. <grym 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 przytulanie, no widzieli, co się dzieje wokół nas ludzie patrzą, co się dzieje, a my skaczemy jak takie wariaty, nie? No, ale to fantastycznie, bo to znaczy, że faktycznie spełniliście swoje marzenie, mhm. ale y, podczas kręcenia tych odcinków były różne emocje, tak jak wspominaliście, ale mhm. chyba najwięcej emocji wywołał w Was ostatni już ten finałowy odcinek, nie tylko dlatego, że zostaliście tylko we dwie pary, mhm. y, z parą y, numer jeden, y, ale... Y, ten moment przymierzenia sukni ślubnej. Tego nie udało nam się sfilmować i pokazać. To było kuluarowo, ale ty się bardzo wzruszyłaś. Oj, tak, bardzo się wzruszyłam. Już podczas nagrywania odcinka, jak już miałam ubraną całą suknię, może było widać po mnie, jak już mi się trzęsą policzki i cały uśmiech, ale po prostu jak. Kamery zostały wyłączone, emocje mi tak po prostu opadły, że już no łzy mi same ze wzruszenia po prostu poszły, ja już musiałam się chować po kątach. Wracaliśmy ulicami Opola, Martynka zapłakana, my wtedy jechaliśmy chyba do kolejnego punktu kręcić dalej, nie? a ty tak. właśnie zapłakana, idąca. Ale to mama. wynikało chyba z tego, że jakby to uświadomiło wam, że to jest ten moment, że faktycznie już to wesele naprawdę będzie, już ten ślub naprawdę tak, będzie, tak, tak? Tak, tak, dokładnie. Ja w, e, wcześniej właśnie wszystkie moje siostry e, starsze wcześniej jak wychodziły za mąż, to też tak obserwowałam, e, zawsze takim zazdrościłam, zawsze im tak podziwiałam. No i to właśnie chyba przyszedł po prostu właśnie na mnie ten moment i. No i to tylko ty to zostałaś ty, jedna w domu jeszcze niezamężna, a, tak, a ile masz sióstr? Dwie siostry i brata. Już no to taka tak fajna faktycznie. rodzina. To Damian masz szczęście, będziesz miał naprawdę dużą, fantastyczną rodzinę. U ciebie, Ju, już mam. A u rzecz. ciebie jak wygląda z rodzeństwem? Dwie starsze siostry, a jedna z nich zamężna, razem z dziećmi, druga. Druga, Druga będzie startować w kolejnej edycji. Druga czeka właśnie na drugą edycję. W kolejnej dokładnie. edycji. A co byście powiedzieli potencjalnym osobom, które chciałyby się zgłosić do drugiej edycji? Czy mają się bać? Czy to jest jednak fajna zabawa? Czy fajnie nam było, wam było z nami? Bo nam mhm. z wami bardzo. Pomijając, że faktycznie to też widzowie tego nie widzą, to jest ciężka praca. Ileś tam dubli, nagrań. Tak. Ale da, dalej, daliście radę. Jak tak naprawdę... Co byście powiedzieli tym osobom, które chciałyby, ale właśnie tak się stresują, tak jak wy, że bo to trzeba było najpierw wysłać filmy zgłoszeniowe. Mhm. Czy to jest fajne, czy ma się, jest się czego bać, czy raczej nie? Ja powiem szczerze, że nawet teraz się stresuję, więc stres tutaj nawet nigdy nie odpadnie. Tak. Ale jeżeli bym miała powiedzieć kolejnym uczestnikom, to jak najbardziej. Bo jest to bardzo duża przygoda, jest to pamiątka na całe życie. Fajne I wspomnienie, że generalnie wspomnienie. ten ślub jest związany z tym, że najpierw występujesz w takim programie, nie? Że już tak, tak trochę się nakręciliśmy chyba pozytywnie na, na całą organizację tak, ślubu i tak fajnie, taka pozytywna energia, nie? Tak, nas wspierali, umacniali po prostu. W tych całych emocjach i w naszej miłości. Będzie co opowiadać dzieciom i wnukom, ale teraz przejdźmy do puenty, czyli macie wszystko wygrane i musieliście ustalić jakby termin, czy też, żeby dopasować go do waszych jakby planów. Kiedy ten termin? Bo my oczywiście planujemy przyjść z kamerą mhm. i oczywiście Państwu pokazać, jak to ostatecznie wyglądało. Więc kiedy ten termin? Termin będzie końcówką maja. 24, 24 maja. 24, tak jest. A coś już przygotowane więcej? Lista gości już przemyślana? przemyślana. Tak, lista gości już jest wstępnie przemyślana, jakiś motyw na zaproszenia też jest gdzieś mniej więcej dobrany. Na razie tak na mamy już. Tak. A te garnitury, suknie ślubne też już są jakieś gdzieś w głowie koncepcyjne, no, czy już koncepcyjne, w ogóle kupione? Koncepcyjne to już mamy od y, naszego ostatniego odcinka. Cały czas tak. został, chyba ten motyw będzie utrzymany. Tak, tak. Ja się tak dobrze czułem w tym garniturze, że to chyba po prostu musi być ten, a jak nie ten, to musi być bardzo zbliżony, bo faktycznie fajna energia, dobrze się czułem, więc nie ma Czyli co że dobrze, dalej. że mieliście co przetestować po prostu. Super, już kawałek roboty też można powiedzieć, że jest wykonany, nie? Przed organizacją. No to cóż, pozostaje nam życzyć tylko Wam wszystkiego co najlepsze, żeby, żeby ten czas do wesela jeszcze też był no po prostu fajny, no i żeby wesele było jak najlepsze, po prostu jak najpiękniejsze. No i pozdrawiamy wszystkich potencjalnych nowożeńców, żeby pamiętali o tym, że być może kolejna edycja nam się uda, ale to dopiero za rok. Natomiast jak się uda, to na pewno będziemy państwa o tym informować. A póki co pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami byli Dokładnie. przez te kilka odcinków, tak? I Pozdr dziękuję wam pozdrawiamy serdecznie. wszystkie pary. Jeśli Panie możemy, dobra. to my jeszcze bardzo chętnie, bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować wszystkim głosującym. Ludzie. Kocham Was, dzięki. Bez Was nie siedzielibyśmy tutaj 24 maja. Nie wiem, czy tak szybko byśmy się hajtali. Dzięki. Dziękujemy. A ja pozdrawiam rodziców Damiana. Bardzo. To ja jeszcze pozdrawiam rodziców Marty. To ja też. Dziękujemy bardzo.